Witam z tej strony Agromax YouTube. Witam wszystkich oglądających w kolejnym moim vlogu. To już jest czwarty mój vlog. W tym vlogu chciałbym trochę opowiedzieć o ciągnikach marki Fendi Renault, bo dwie osoby wspominały w komentarzach w ostatnim moim vlogu z opinii o moim New Hollandzie i ogólnie trochę o marce New Holland. Jak widać, znów dzisiaj bronowanie. Na szczęście brony już złożone po ostatniej mojej wpadce. Kto oglądał, to wie. Widziało, co się stało. I oczywiście znów znajdujemy się na tym polu, co te brony się rozwaliły. Akurat w tym samym miejscu. Mam nadzieję, że teraz nic się nie stanie, ale zobaczymy, czas pokaże, czy wytrzymają. Może siła i moc New Hollanda ich nie rozerwie. No nic, przejdziemy sobie do ciągnika. O, trochę zimno wiecznie. Dzisiaj jest 27 marca. Wyjechaliśmy sobie bronować, dokończyć ten kawałek, bo ze względu na te brony nie dokończyłem. W polu nie jest dość za sucho, bo przez ostatnie nie był deszcz. No i kurczę, nie obeschło. Dzisiaj jest taka właśnie pogoda, wiatr. Mam nadzieję, że obeschnie. Coś z tego będzie. Ale no, bronować też się za dobrze nie bronuje, no bo widać jeszcze jest mokro, no cóż, żeby trochę było suszej, no to inaczej by to trochę było. Nie jedziemy. Ostatnie pod moim vlogiem z uśmiechem na twarzy, bo patrząc, pojawiło się kilka dobrze pozytywnych komentarzy o ciągnikach New Holland, za co się cieszę się bardzo z tego względu, no bo każdy wie, jak to jest. A taki siaki ten ciągnik zło. Ale no to zazwyczaj mówią, bo ktoś tak usłyszy, albo po prostu nie podoba im się ciągnik i od razu oceniają, jak z góry, jak leci. Przecież nie każdy ciągnik jest taki sam. Ale no, to już pozostałem. Chciałbym oczywiście podziękować tym osobom, które tak w sumie tak zaopiniowały, na przykład na przykład do posiadający ciągnik z marki New Holland, zaopiniowały, powiedziały swoje zdanie. I mam nadzieję, że osoby, które to oglądały i czytały też komentarze pod tym filmikiem z opinii o New Holland, trochę inaczej podejdą do tego i nie będą na przykład z góry od razu oceniać, że o, to już jest złom i tyle. Naprawdę, tak jak mówię, trzeba najpierw ciągnik posiadać, robić nim, zobaczyć, czy akurat coś się stanie. A wiadomo, tak też, no, ciągnik pracuje, nie stoi w garażu i też się zużywa, no każda część się zużywa, każdy chyba wie, no przecież każdy, kto z gospodarki, ten powinien przynajmniej to wiedzieć, no bo każdy ma problem jakiś, że coś się stanie, czy jakaś część się zepsuje, coś się urwie, no to jest normalne. Ciągnik w końcu pracuje, nie stoi w garażu i cieszy oko. Tu trochę widać, rędzina obeschła, bo tam wyżej
wyżej jest. Mokro. Nie wiem. No. Tu akurat jak obeszło, to ciągnik śmiga. Napiernicza. A nie. Wiadomo, gdzie mokrze i to ten znowu tur, to się już tunie. A jeszcze zresztą jeszcze bez napędu jeżdżę. A to zaraz załączymy. Wracając właśnie, bo miał być ten vlog poświęcony czujnikom marki Renault i Fendt. Osoby oglądające chciały, żebym coś się wypowiedział na ten temat. Więc tak, może przejdźmy o Fendzie. Powiem tak. Fend jak Fend. Ja z bratem myśleliśmy nad zakupem Fenda, no bo to wiadomo, no niby są te dwie 40. Wiadomo, z silnikami już 60 z tym tamtym. Jest ten New Holland, no i Zetor jeszcze. Kto ogląda, ten wie, jakie posiadam ciągniki. Ale no, dla nas to trochę za mało, no bo to wiadomo, jest bydło. Jest też, są też świnie. Widać, Marcin robi w polu. Kultywatoruje, MTZ ten dźwiga. No to wracając, no to trochę dla nas są te ciągniki, no i robią, są przy czym, bo jest to bydło i no wiadomo, kiszonki, wszystko, ale to też w polu, a to wiadomo, krowa też, żeby dać mleko, potrzebuje też zjeść. No normalne. Dlatego około tego wszystkiego się robi, a my akurat robimy kiszonki z rolek. No i wiadomo, jak to jest. Jest koło tego pracy, obijanie, prasowanie, zgrabianie. Oj, zwożenie, układanie, bo to też trzeba, żeby to miejsca dużo nie zajmowało. Kto ma, ten wie, że tak powiem. No i chcieliśmy trochę... Myśleliśmy nad Fendem ze względu na to, że to jeszcze jaki Fend. Brata interesował Fend 515C. Bardzo ładny ciągnik. W tej wersji do, nie wiem, do którego to roku są te produkowane. 2000 chyba pierwszego czy tegoś, bo nie jestem zbytnio w temacie. Brata zainteresował ten ciągnik, bo słysząc trochę o nich i w ogóle od posiadaczy, naprawdę bardzo dobre opinie wystawiają, że ciągniki mało palą, chociaż nie wiem, czy to jest prawda, no ale powiedzmy, mało palą i nie psują się. A że tak powiem, ceny od tych nowszych modeli 2000 już coś, naprawdę są duże, bo taki Fend z tych starszych już jest to nie nowe, ani nic, i taka cena jak ponad 100 tysięcy do 100, no naprawdę to jest to aż dziwne, no ciągnik już ma dość dużo nabite motogoci, bo rozglądaliśmy się na ulicie i tak sobie cenią. Ale no widocznie ciągnik wartny tych pieniędzy. Ale no niestety, no koszty są... Koszt zakupu tego ciągnika jest dość duży, dlatego że no... Może w przyszłym czasie, jak już będą jakieś pieniądze, coś pomyślimy nad tym. Może się kupi. Ja byłem za Fendem 824, bo... Tam znajome mi osoby mają... Posiadają taki Fenda i chwalą go po prostu. Bardzo sobie go chwalą na ten ciągnik. No to mi się dość podoba, siedziałem w nim, widziałem.
naprawdę godne uwagi, ale cóż, kosztuje swoje, no niemało kosztuje, no to jest naprawdę cena, ale może akurat jest wartej ceny, dlatego proszę, jeśli ktoś ogółem posiada Fenda z akurat z takich wersji, czy ogólnie Fenda ciągnik starszy, a może i też na tych nowszych wersji w ogóle, żeby się wypowiedział pod tym filmikiem w komentarzu, bo w sumie interesują nas te ciągniki i coś więcej może byśmy się dowiedzieli, co w nich może, jakie są wady, a jakie bardzo są zalety, bo tutaj ziemie nie są zbyt lekkie, rędzina, a tam jeszcze gorzej, jak jest pod lasem i z kamieniami takie naprawdę dość ciężkie i czasem to jest ciężko zorać i nawet duży ciągnik nie daje sobie rady. Tak, że tak powiedzieć, Zetor nasz 115, czy tam ile to dokładnie ma koni, bo to trochę nie jestem pewny. I cztery skipy mamy, bo chcieliśmy kupić sobie obrotówkę i mamy nadzieję, że kupimy. Ale to wiadomo, też kosztuje swoje. No. Pasuje nam już coś nowy, płównie używany, bo z używanymi trochę nie chcemy już się bawić. Wolimy coś nowego, bo to wiadomo, może na lata akurat będzie. I z tą czwórką, zwykłą zagonówką, no naprawdę ma też ciężko. Jak dość głęboko się orze, no to jest ciężko. No i wracając do Fenda, no akurat Fend, ciągniki nas zainteresowały, no ponoć dobrze sobie radzą. Widzimy też niektórzy na YouTube oglądając, patrzymy, nowy nabytek, a tu Fend, stary, nowy, ludzie kupują. Dlatego też byśmy chcieli trochę dowiedzieć się, jak oni opinują, dlatego jeśli oglądają tego vloga, niech wyrażą też swoje zdanie, chętnie posłucham, czegoś ciekawego się również dowiemy. I zobaczymy, może kiedyś się go kupi. Mamy nadzieję. Każdy koń pociągowy do gospodarstwa to coś. Przynajmniej ulży trochę w plecach. Nowy. A jeśli chodzi o ciągniki marki Renault, wypowiem się tak na ten temat. No niestety z ciągnikiem tyle, tak samo jak z Fendem, miałem doświadczenia tyle, że siedziałem w nim, widziałem, jak pracuje. I naprawdę, to nie wiem, to dokładnie był 90-konny, coś ponad 90 do 100 czy 100. No, nie jestem w stanie powiedzieć, to już nie pamiętam. Naprawdę maszyna miała, jak na te 90 czy 100 koni miałem mocy. Też z turem był. I z tego, co słyszałem, mówili, że co roku wymieniają tylko płyny. Wymieniają tylko płyny i nic więcej koło tego ciągnika nie robi. No to nic, ja tylko mogę powiedzieć, że pogratulować. No. Zafascynował mnie trochę ten ciągnik. No też bardzo ładny. W pracach sobie dobrze radził. Ale no. Nie da się mieć wszystkiego, to jest normalne. No. Może akurat też kiedyś przyjdzie czas, może Renault, no to wiadomo, no. Wszyscy są też granicy z ceną. Wszystko kosztuje. A jeśli chce się mieć dobry ciągnik, to trzeba dobrze zapłacić. To jest w sumie też taka zasada. Bo czasami co tańszy, to no tak powiem, gównowarte, no. Bo wiadomo, już tańszy materiał, ale może akurat tak nie jest, nie wiem.
tutaj już widzę, leżysz w polu, robią nawóz. Rozsiewają. Kolega, tak jak już tam wspomniałem, widziałem, kultywatoruje, no już trzeba ruszać w pole. Niestety jest poniedziałek rano, do szkoły. Ja oczywiście nie poszedłem ze względu na to, że nie to, że praca, tylko wóz nie przyjechał, no to... No i... Jak już jest pogoda, no to pasuje robić, bo już mówią, że będzie niepogoda. Dlatego też pasuje robić. Bo później przyjdzie znowu deszcze, zastopują roboty w polu i tyle będzie z tego. Tylko trzeba robić, trochę się pospieszyć. Oprócz tego kawałka mam jeszcze dwa kawałki do bronowania, takie większe. Mam nadzieję, że mi to szybko pójdzie. Niech w komentarzu zapiniuje się. Mam nadzieję, że się posiadacze, użytkownicy tych ciągników takich jak Fendt i Renault wypowiedzą się, co myślą na ten temat. Jakim zdaniem co mi cię. Od razu, jeśli mogą, to niech napiszą model, moc i rocznik. No i ile motogodzin już na wideo, czy były jakieś awarie, czy coś. No to wiadomo, interesuje też. O. Jak na razie, drony całe. Mam nadzieję, że skończę ten kawałek.